Brzydkie kaczątko. Kaczka zniosła jajka i wysiadywała je w gniecie nad rzeką. Nie mogła się doczekać, kiedy małe wyjdą na świat. Bardzo była znużona tym ciągłym wysiadywaniem. Trach! Trach! Pewnego dnia skorupki zaczęły pękać i wykluło się osiem żółtych kaczątek. Zaraz wybiegły spod skrzydeł kaczki. Bardzo ładne! Zawołała przyjaciółka kaczki, która właśnie przyszła z wizytą. Ale, ale! Zostało jeszcze jedno jajko! Jakie ono jest duże. Mam nadzieję, że to nie jajko indyka. Kiedyś mi takie podrzucono. To było straszne. Posiedzę jeszcze, postanowiła mama kaczka. To może być całkiem ładne kaczątko. Siedziała na gnieździe cały dzień i w końcu coś się poruszyło. Wyszło z jaja. Orety. Duże i bardzo brzydkie kaczątko. Co ja teraz zrobię, lamentowała kaczka. Jak ja się sąsiadkom na oczy pokażę. – No tak, ono jest niewątpliwie największe z rodzeństwa – orzekła kaczka, przyglądając się swoim dzieciom. – A teraz wezmę je wszystkie na podwórze. – To na pewno młody indyk – wołały inne ptaki z zagrody. Najdziwniejsze jednak było to, że ten indyk pływał jak kaczka. Wszyscy dokuczali kaczątku z powodu jego strasznej brzydoty, dlatego postanowiło pójść w świat. Przyłączyło się do statka dzikich kaczek. Ale następnego dnia przybyli myśliwi i rozpoczęli polowanie. Wszystkie kaczki uciekły. Następnej nocy trafiło do chaty, w której mieszkała kobieca z kotem i kurą. Niestety, ci troje nie byli zadowoleni z odwiedzin brzydkiego kaczątka. Dlatego ze smutkiem opuściło chatę i udało się do najbliższego stawu. Nie wiem, dlaczego gospodyni kazała mi znosić jajka. Przecież nie umiem. Nie potrafię też miał jak kot, myślało kaczątko. Następnego wieczoru brzydkie kaczątko ujrzało stado lecących białych ptaków o długich, smukłych szyjach. Jakież one są piękne, patrzyło z zachwytem kaczątko. A ja jestem taki brzydki. To niesprawiedliwe. Nadeszła jesień, potem zima. Woda w stawie stawała się coraz zimniejsza, więc kaczątko musiało szybko poruszać łapkami, by nie zamarznąć. I tak bardzo chciało mu się jeść. Któregoś dnia. Było tak zmęczone i zziębnięte, że przestało pływać. Woda zamarzła i uwięziła biedne kaczątko. Na szczęście rano przechodził wieśniak i butem rozbił lód. Uratował nieszczęsne kaczątko. Zabiorę je do domu. Dzieci się nim zaopiekują. Żona pewnie zaraz da mu jeść. Teraz jest takie chude i zmarznięte. Ciekawe, skąd się tutaj wzięło? Może miało złamane skrzydło i nie mogło pofrunąć? Mówił do siebie wieśniak. Kaczątko bało się, że tak jak kot i kura, dzieci też będą mu dokuczać. Na widok chłopców i dziewczynek przeraziło się tak bardzo, że jednym susem przeskoczyło kuchnię i wpadło do beczki z mlekiem. Potem natknęło się na worek z mąką. Dzieci narobiły tyle hałasu, że biedaczysko czym prędzej wybiegło z chatki na dwór. Tak strasznie się bało. A tam było bardzo zimno. Zima ciągle jeszcze królowała i wcale nie chciała odejść. Kaczątko schroniło się w krzakach. Było głodne i stale zmarznięte. Wreszcie nadeszła wiosna. Słoneczko zaczęło mocniej przygrzewać, ptaki śpiewały. Kaczątko rozpostarło skrzydła i ze zdumieniem zobaczyło, że są teraz większe i mocniejsze niż dawniej. Polecę i poszukam miejsca do pływania! Postanowiło kaczątko i wzbiło się w powietrze. Doleciało do prześlicznego ogrodu w którym był staw. Trzy urocze łabędzie pływały po nim z gracją. Kaczątku zrobiło się smutno. Znów poczuło się brzydkie, samotne i niechciane. Tak bardzo pragnęło do nich się zbliżyć. Tęskniło do tych pięknych ptaków, choć zupełnie nie wiedziało dlaczego. Kiedy jednak wskoczyło do wody, bardzo się zdziwiło. Bo oto? Cóż się stało? Nie mogło uwierzyć własnym oczom. W zwierciadle wody ujrzało nie to brzydkie kaczątko, z którego wszyscy się wyśmiewali, lecz wspaniałego, śnieżno-białego łabędzia. Inne łabędzie podpłynęły do niego i pozdrowiły go uprzejmie. Do stawu podbiegły dzieci. — O, nowy łabędź! — zawołały ucieszone. — Jest najładniejszy ze wszystkich! Nowy łabędź uniósł wysoko głowę i nareszcie poczuł się szczęśliwy, bo nie był już brzydkim kaczątkiem.